Dobra, tutaj ostatnio Zoltan Kul otworzył nam tutaj te portale. Wchodzimy w nie. Anioły wcale nie są lepsze od demonów. Wiesz, że głosowały kiedyś nad zniszczeniem ludzkości? Ocalił nas jeden głos. Coś takiego mógłby zrobić tylko Tyrael. Tak, przede wszystkim jest uosobieniem sprawiedliwości. A ludobójstwo nie jest aktem sprawiedliwym. Moje sakwy są przepełnione. Tak, twoje sakwy są przepełnione. Jeszcze do miasta się wracać na razie nie będziemy. Jeszcze czekam. Tutaj nie ma nic. Oprócz jakiegoś tam potworka. To jest studnia Nefaleumów. Mam jakieś teleporty. W końcu udało mi się odkryć tajemnicę kamieni dusz, które kiedyś nam, Horadrimom, przekazał Tyrael. Są wspaniałe. Ale na pewno można je skopiować. Nie. Nie tylko skopiować. Ulepszyć. Mój kamień. Nie mogę podnieść już nic więcej. Nie tylko wielu demonów, ale nawet aniołów. No to ciekawe informacje tutaj się od króla dowiadujemy. Wezmę sobie znowu tą hydrę. Potrzebuję więcej czasu. Ponieważ ta zamieć jest dobra, ale strasznie dużo tej magii zużywa, tej mocy. I oprócz tego musiałbym ją rzucać na... co chwilę ją rzucać. I to mi też zużywa moc tajemną. Więc zdaje mi się, że lepiej sobie postawić jedną hydrę, która będzie przez cały czas atakować. Tu mi się szybko moc tajemna odnowi. Nie mogę odmówić mu geniuszu. W międzyczasie będę mógł atakować przez cały czas nawałnicą mocy. Nie będę tego podnosił. Jeszcze gotowa. No i tutaj mamy już. Pomóc wszystkim ludziom zostać Nefalemami i rozpocząć złotą erę. Ale moi bracia Horadrimowie nie potrafili zaakceptować prawdziwego przeznaczenia ludzkości. Nigdy nie przestajesz mnie zaskakiwać. Zapieczętujemy zamki cienia za pomocą jego krwi. Zaś ją z kolei ukryjemy na pustyni pod wieczną strażą. Mogę tylko żywić nadzieję, że świat nie zapomni zła, jakie sprowadził. Moje sakwy są przepełnione. I że jego krew spocznie na wieki pod niespokojnymi piaskami. Tutaj mam teleport. Terminus. A tutaj musimy uruchomić jeszcze jedną maszynę. Widzisz tego nieprzyjaciela? Wyprawmy go na inny świat. Na nic! Wszyscy członkowie zakonu byli wojownikami o niespotykanej sile. Nie mogę podnieść już nic więcej. W mistrzowskim stopniu opanowali korzystanie z potęgi światłości oraz tajniki oręża, którym się posługiwali. Byli niezrównani, gdy idzie o samodyscyplinę.
wszyscy poprzysięgli wieść żywot krzyżowców i tak umrzeć. 200 lat temu zabrali ze sobą swoich uczniów i wyruszyli do bagiennych krain na wschodzie. Wszelki słuch po nich zaginął. Aż do dzisiaj. Nie wiedziałam, że mogę być jeszcze lepsza. Tak, to już dopiero 29 poziom, moja przyjaciółko. Co to będzie dopiero za kilka poziomów? Co to się będzie działo, jak zdobędziesz poziom 70? No ciekawe, może kiedyś sobie to użyję. Na razie nie interesuje mnie tam eksplozję, błysk. Sprawdza czas odnowienia eksplozji o 3 sekundy. Nie, do 3 sekund. Eksplozja energii zadaje teraz obrażenie od błyskawic. No i tyle nowości. Jeszcze czekam. Jak ci się to podoba? No superacko. Po prostu zbyt łatwo. Plotki, że krzyżowcy powrócili i planują udać się na zachód. Lecz kim są ci wysocy, jasnowłosi wojownicy? W niczym nie przypominają tych, którzy 200 lat temu wyruszyli z Travinkal na krucję. Zgadzamy się, że nastały trudne czasy, ale naprawdę wierzysz, że za tymi wydarzeniami stoją Belial i Asmodan? A któż inny? To ostatni z władców piekieł. Możemy próbować, ale kula nie da się tak po prostu zabić. Przeklęta krew utrzymuje go przy życiu, z żył płynie mu piasek. Prześladuje nas jego śmiech. Pozostała nam jedna możliwość. Oddzielimy głowę od ciała i ukryjemy je w krainie cieni. Nie jestem jeszcze gotowa. No to spoko. Teraz mi się otworzy portal do... Leży portal cienia i czeka na otwarcie. Krainy cieni, gdzie odnajdziemy już ciało kula. Huradrim mówił, czyni to, by zamknąć moje ciało. Musieli być bardzo rozsierdzeni. To oczywiste, że byli. Należało się powstrzymać. Nie uniosę nic więcej. Zawsze brakowało im wyobraźni. Jestem tak dobra, że sama się zaskakuje. Potrzebuję więcej czasu. No i będziemy się tutaj gdzieś odnaleźć to ciało tego kula. Gdzie ona może być? Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Nie można mnie powstrzymać. Nie jestem jeszcze gotowa. Tutaj jest też ślepy zaułek. Nie ma nic ciekawego. Nie mogę podnieść już nic więcej. Nadgarstki do wymiany.
sympatyczne mi jakieś wypadły. Dopiero się rozgrzewam. Jeszcze czekam. Czy dużo mam ciało, kura? Jesteśmy bardziej podobni do siebie niż sądzisz. Wiemy, co to znaczy być Nephalemem. Dołącz do mnie, a będziemy władać tym światem. W przeciwieństwie do ciebie chcę ocalić ludzkość, a nie ją zniewolić. Kul wyśmiewa każdy mój krok. Próbowałem zatkać mu usta, ale nigdy nie przestaje gadać. Bawią go te drwiny. Nie dam się złapać w pułapkę, nie ulegnę mu. Już nie mogę się doczekać ciszy, która zapadnie, gdy bezpiecznie schowam głowę. Okej. Wracamy do Lei. Odzyskałam ciało Kula. Rozpoczynam rytuał. Ale ostrzegam cię, Kulu. Lepiej, żebyś nas nie zdradził. Otaczają cię zdrajcy. Jestem najmniejszym z twoich zmartwień. Skup się, Leo. Już wkrótce. Jeszcze chwilę. Jeszcze tylko chwila. Już prawie. Tak! We mnie buzuje. Cuchnące powietrze wypełnia me zniszczone płuca. Znowu żyję. Proszę bardzo. Wypełniliśmy naszą część umowy. Daj nam kamień dusz, Kulu. Dobrze. Umowa obowiązuje. Szybko do mojego sanktuarium. No to super. Przeniesiemy się do sanktuarium Kula. Rozmawiaj z Zoltanem Kulem. Tutaj go mamy. A teraz pora ukończyć dzieło mego życia. Biada wrogom ludzkości. Co to jest? Nie wiem, jak to się stało, ale dusze pokonanych władców piekieł zostały uwięzione w tym kamieniu. Dzięki ich mocy. My, zakazane dzieci aniołów i demonów, możemy ich wszystkich zniszczyć. I stać się jeszcze większymi potworami niż oni? Nigdy. Oddaj kamień. Zostały zerwane. Wygląda na to, że moi bracia w końcu zaczęli mnie szukać. Niech będą przeklęci. Nie jestem gotowy. Zbyt wiele mocy ulokowałem w kamieniu. Muszę go ukończyć. Od tego zależy przyszłość. W tym kamieniu znajduje się teraz 5 władców piekieł. Co przed nami ukrywasz, Adrio? 20 lat temu, kiedy mrok zapadł nad Tristram, Kane powiedział mi o kamieniu dusz, sprofanowanym przez Zoltuna Kula. To dlatego mnie zostawiłaś. Wyruszyłaś naznaczyć dusze demonów, aby zostały przyciągnięte do przygotowanego przez Kula naczynia. Tak, moja córko. Poświęciłam wszystko, aby tego dokonać. Nasza Iris jest taka dociekliwa. Nic, wracamy się do krytego obozu. Porozmawiamy sobie tam z wszystkimi postaciami. Co się stanie, kiedy już uwięzimy duszę Beliala i Asmodana w kamieniu? Wtedy rozbije kamień i władcy piekieł przestaną istnieć. Lea stała się bardzo potężna. Moc zawsze była w niej silna. Teraz uczy się ją kontrolować.
Odziedziczyła tę moc po tobie? Nie wiem, skąd bierze się jej potęga. Całe życie badałam tajemnice magii, ale nie przyszło mi to równie łatwo. Kiedy byłam w Tristram, Deckard Cain opowiedział mi o czarnym kamieniu dusz, stworzonym przez zbuntowanego Horadrima. Wówczas kamień nic mnie nie obchodził. Dopiero później pojęłam jego prawdziwe znaczenie. Dusze 5 zgładzonych władców piekła. Szukałam ich przez ostatnie 20 lat. Przygotowywałam je do umieszczenia w kamieniu, kiedy ten zostanie ukończony. Ukończony? Kul nie zdołał tego dokonać. Pierwszą próbę przerwano. Ale teraz, po zakończeniu rytuału, 5 demonów została uwięziona wewnątrz kamienia. Wiedz jedno. Poświęciłam życie i własną krew. Własną córkę, żeby zapolować na Beliala i Asmodana. Nie kwestionuj mojego oddania. Poświęciłam więcej niż wszyscy. I poświęcę jeszcze więcej, zanim nadejdzie koniec. Przerażasz mnie. Panowanie nad czarnym kamieniem dusz to ryzykowne zadanie. Jesteś pewna, że potrafisz mu podołać? Kurczę. Panowanie nad czarnym... Jesteś pewna, że potrafisz mu podołać? To nie ja go użyję. Tylko Lea pod moim kierunkiem może to uczynić. Jej moc jest o wiele większa od mojej. Dzięki temu nam się uda. Z Fedrigiem sobie porozmawiamy. Jak to się stało, że osiadłeś w Tristram? Wiesz, sam sobie zadawałem to pytanie. To był pomysł Miry. Chyba miała wizję, która podpowiedziała jej, że muszę tu być, aby ci pomóc. Jak myślisz? Od początku wiedziała, co się stanie? Przykro mi, przyjacielu, ale mieliście dla siebie wiele szczęśliwych lat. Ona na pewno niczego nie żałowała. Dziękuję. Chciałbym teraz zostać na chwilę sam. Proszę, nasza Iris jest miła. Pani, mam trochę nowych rzeczy. Powinnaś rzucić na nie okiem. Kowermaki, możemy porozmawiać. Jestem gotów przeczytać te słowa kluczowe. Obrócę stronę. Dziwne. To zwykłe słowa. Nigdy wcześniej nie widziałem ich razem. O, widzę wszystko. Krople rosy na liściu. Płonącą chatę. Światło w oczach matki. Przerwij to. Ja... Wszystko zwalnia. Mogę... O, nie! Nie! Byłem młodym, obiecującym żołnierzem zachodniej marchii. Zakon mnie zwerbował. Templariusze okłamali mnie! Obarczyli mnie fałszywymi grzechami! Dlaczego to zrobili? Nie wiem, ale jestem pewien, że właśnie z tego powodu Yondar odwrócił się od zakonu. Był głupcem. Wielki Wiedzący na pewno nie dysponuje informacjami o tym, co zrobili jego inkwizytorzy. Gdy powrócę z księgami, ukażę ich za grzechy. Proszę, muszę to przemyśleć. No spoko, czyli z tobą porozmawiać nie możemy. Z Lindonem też. Tutaj mamy postać nową, chytrego szyna. No sobie porozmawiamy. Pewnie zauważyłaś, że znalezione klejnoty wzmacniają twoje i tak już znaczne zdolności. Potrafię złączyć jednakowe klejnoty i stworzyć z nich potężniejszy. W tej chwili mogę ci jedynie zaoferować podstawowe rodzaje klejnotów. Lecz jeśli zgromadzisz mi ich zapas, będę w stanie przygotować ci o wiele ciekawsze wzory. Ale nie musimy skupiać się wyłącznie na interesach. Zapraszam na pogawędkę. A, to arcyciekawy temat. Zajmuję się sprzedażą klejnotów. To nawet ciekawe. Co robisz tak daleko od Xiansai? To przez kobiety. Dziewczęta uganiały się za mną dniem i nocą, błagając o pocałunek. Musiałem odejść. Honor mi tak nakazywał. Coś mi się zdaje, że nie jesteś ze mną szczery. Szczery? Zapomnij o tym. Z bardzo sympatyczną postacią. Wiem, że poprowadzisz mnie w ekscytujące i tajemnicze miejsca. Niebawem natkniemy się na klejnot, którego szukam. Opowiedz mi coś jeszcze o tym klejnocie. O, to nic takiego. Zmienia formy, aby zmylić pościg i doprowadzić właściciela do szaleństwa. Co?
Dlaczego szukasz takiego kamienia? Ponieważ należy do mnie. Okej. Człowiek da młodemu kilka rad, a ten zakłada, że jesteś ksiansajskim bogiem złodziei w przebraniu starszego handlarza klejnotami. Rozumiem, dlaczego się pomylił. Zej i ja mamy kilka cech wspólnych. Na przykład? Cóż, obaj jesteśmy przystojni, bardzo inteligentni. I brodaci. Aha, i przystojni. No wiem, że się powtarzam, ale nie można pominąć naszej nieprzeciętnej urody. Ludzie z Xiansai wierzą w 59 bogów, ale niewielu cieszy się większą popularnością niż Zei. Ten wygnany bóg przemierza świat w przebraniu zwykłego handlarza. Wśród opowieści o jego przygodach jest wiele historii o śmiałych kradzieżach, żartach i lubieżnych wyczynach, o których wolałbym tutaj nie wspominać. Dziwnie na mnie patrzysz. Zdałam sobie sprawę, że nie próbowałeś odwieść tego człowieka od przekonania, że jesteś bogiem złodziei. A dlaczego miałbym to robić? Bo nie jesteś bogiem? Tysiące moich kochanek nie zgodziłyby się z tobą. Chyba myliłem się co do klejnotu. W tej krainie też go nie ma. Szkoda. Powiedziałeś, że klejnot należy do ciebie. Nie wspomniałeś jednak, dlaczego go szukasz. Ponieważ sprowadził śmierć na tysiące ludzi i tylko ja mogę go bezpiecznie przechować. Ach, rozumiem. Bo jesteś bogiem? Nie, ponieważ odebrał mi już wszystko, co miało dla mnie znaczenie. Ale dość już o tym. Zbyt długo już nie raczyłem się pikantną wołowiną i korzennym winem. Mógłbym rzucić okiem na czarny kamień dusz. Nie przypomina niczego, co widziałem do tej pory. Nie, to artefakt o wielkiej mocy, a nie jakaś błyskotka. Zbyt nisko mnie oceniasz. Obiekt, którego szukam, również jest groźny. Moje doświadczenie może ci się przydać. Jakby nie było, jestem dobrze obeznany w klejnotach i kamieniach szlachetnych. Dobra, z tobą już nie mamy żadnych rozmów. Dam się teraz dalej, porozmawiam z nią. Musimy dotrzeć do cesarza. Powiedział, że zaprowadzi nas do Beliala. Jesteś pewna, że możemy zaufać temu dziecku? Nie mamy wyboru. Ale wiedzcie jedno, jeśli przyprzemy go do muru, Belial w akcie desperacji rozpęta w Kaldeum piekło. Czyli zanim się z nim zmierzymy, musimy uratować mieszkańców. Żelazne wilki nam pomogą. Słusznie. Ruszajmy. Idziemy teraz do Kaldeum. Belial rozpoczął atak na miasto. Szybko, Ashera jest już w kanałach. Szybciej, będziemy was chronić. W akcie desperacji Belial sprowadza na to miasto ogień. Myśli, że nas zabije. Kiedy z nieba spadły kule ognia, zaczęliśmy ewakuować ludzi. Tutaj będą bezpieczni. Przyprowadzimy tu tylu, ilu tylko się uda. Żelazne wilki są gotowe oddać życie, by pomóc. Widziałam ludzi chowających się pod wozami. Sprowadź ich do kanałów. Nie możemy narażać życia dla bohaterskich wygłupów. Musimy szybko odszukać. Nic, pomożemy tym ludziom. Trzymajcie się mnie. Nie sądziłem, że to się tak skończy. Ashera jest dobrą kobietą. Musi wiedzieć, że cesarz nie jest tym samym słodkim dzieckiem, które wiele lat temu Uważaj! Trzymaj ludzi z dala od tych kul ognia. Nie jestem jeszcze gotowa. Czyj gniew na nas spadł? To nie wiem, czy... ukryć. Tutaj, szybko! Gdzie się wracają na...
na swoje miejsce. Nie ma już nikogo, ale jest pokazane miejsce, do którego powinienem się udać. Dziwne co zdaje, nie rozumiem go. Wygraliśmy! Szybko, do bram! Nie mamy czasu do stracenia! Dokładnie. Ruszajmy. Leo, teraz! Użyj swojej mocy, tak jak cię uczyłam! I zniszcz wrota! Zapnijcie się! Nie panuję nad tym! Dawaj, Leo, dawaj! Użyj mocy! Jesteście. Nie jestem jeszcze gotowa. Da mi się tutaj wpakować na poziom 30. Tego nieprzyjaciela, wyprawmy go na inny świat. Najciekawsze odgrywki mam. Truchła gniją tu na wieki. Dezintegracja. Ciekawe, ciekawe. Archont mi się tutaj odblokował. Nie będę go użył na razie. Chowaniec może stać się ognikiem. I tutaj mogę sobie wpakować nową umiejętność pasywną. Zamrożenie lub więzienie przez ciebie przeciwnicy otrzymują 10% obrażeń ze wszystkich źródeł przez cały czas trwania tych efektów. To sobie dam. Jeszcze raz, córko! Jest taka słaba. Nie wiem, czy potrafię. Musisz! Teraz! Znajdź w sobie siłę, Leo. Dawaj, Leo, masz moc. Teraz wszystko jest w twoich rękach. Ja muszę tu zostać i opiekować się Leon. Dobra, pa. Chwała niech będzie bogom. Przybywasz w samą porę. Pokaż mi kamień dusz. O, zobaczysz kamień. Gdy tylko zamknę w nim twą duszę, Belialu. Sprytny. Musisz jednak wiedzieć, że Asmodan wie o kamieniu i jego mocy. Nawet jeśli mnie pokonasz, zniszczy ciebie i twoją skundloną rasę. Jest w walce. Nie dam się pokonać. Ten świat należy do mnie. No to super, się z tego cieszę. Odrzucam. Te chwilę. Po Beliarze. Hełm do wymiany. To też sobie wymienimy. No i tutaj mamy broń jednoręczną, którą sobie sprawdzimy, zidentyfikujemy. No, może być lepsza. Leo, prędko! Zamknij duszę Beliala w kamieniu!
To ironia losu, że ktoś tak szalony jak Zoltun Kul odegrał tak wielką rolę w naszym zbawieniu. Kul był jakbyś zajadłym wrogiem piekła. Niech jego życie będzie dla nas nauczką. Im dłużej walczymy ze złem, tym bardziej deprawuje ono nasze serca. Dobra, udamy się teraz do Tyraela, do ukrytego obozu, z nim sobie porozmawiamy. Mam dziś nowy towar. Popatrz, na pewno ci się spodoba. Kurczę, bardzo chciałbym coś ciebie kupić, ale mi się nie opłaca. To jest Hedrygiem mogę, żebym sobie porozmawiać jeszcze o czymś. Więc wykorzystamy to. Zastanawiasz się, co stanie się z Kaldeum? Zrobiliśmy co w naszej mocy. Teraz wszystko zależy od mieszkańców. Asera utrzyma pokój. Mam nadzieję, że wszyscy zachowają roztropność. Widziałem zniszczenie, które Leoryk i Diablo sprowadzili na Tristram. Nie chciałbym, żeby Kaldeum spotkało to samo. Okej, udam się raz do Chytrego Shaina. Nic ma nam do powiedzenia. Z Aknaszką sobie porozmawiam jeszcze. Czy pamiętasz coś jeszcze? Tak, ale niewyraźnie. Razem z siostrami służyłyśmy niegdyś w domu wielkiego pana Vizerei. A więc to on nauczył cię magii? Nie. Z ciekawości zaczęłam przeglądać jego księgi zaklęć i uczyć magii moje siostry, ale tylko prostych sztuczek. Na początku było zabawnie, ale potem dowiedziałam się, że on zaczął przyzywać demony. No to przewalone. To dobry dzień. Wyzwoliłaś tę krainę i pokonałaś jednego z władców piekła. Ciesz się tą chwilą, albowiem jutro wracamy na wojnę. Nie ma czasu na odpoczynek. W tej chwili Asmodan knuje plany naszego zniszczenia. Władca grzechu to niezrównany taktyk. Zaatakuje nas tam, gdzie jego zdaniem najmniej się tego spodziewamy. Tam, gdzie porażka złamie naszą wolę przetrwania. Jesteś pojętną uczennicą, Leo. Teraz musimy udać się do Wielkiej Biblioteki w Kaldeum i dokończyć dzieło twojego wuja. Dostajemy sobie jakieś spodenki. No dobra. Tutaj mamy przewoźnika, który nas już przeniesie do następnego aktu. Mogę wyruszać w zasadzie natychmiast. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowa do drogi. Więc ruszamy.